Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj zapraszam na Denko. Denko z ostatnich 2 miesięcy. Całe pudło nazbierało mi się rzeczy, zużytych kosmetyków. Także myślę, że zaraz trochę je tutaj wyjmę, żeby móc je Wam pokazywać. I za chwilę widzimy się. I już jestem z powrotem. Dzisiaj świąteczny kubeczek zamiast kawy herbata. Herbata z kompotem wigilijnym. Polecam. Tutaj mamy i śliwkę, i jabłko suszone, i gruszka, i kwiat hibiskusa, a owoce aronii, miód naturalny, goździki, skórka pomarańczy, cynamon, aromatyczna, smakowita. Herbatka, kubeczek już świąteczny, ale już go odsunę i będę chciała pokazywać Wam te puste opakowania. Co będzie w katalogu 17, to oczywiście bardzo chętnie pokażę. I tak jak sobie część rzeczy już z tego pudła wyjęłam, no bo nie chciałam już tutaj tak hałasować, to muszę powiedzieć, że chyba jednak najwięcej to mam kosmetyków zużytych do włosów. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja teraz bardzo często muszę myć włosy. Kiedyś zdarzało mi myć co trzeci dzień, teraz muszę myć włosy co drugi dzień. Trochę nad tym ubolewam, no bo wiadomo, jednak to jest dodatkowa praca, jak się troszeczkę te włosy ma dłuższe, to i trzeba je wysuszyć, i trzeba je troszeczkę ułożyć, więc no tak średnio. No ale niestety siła wyższa, więc mam zużyty, to jest zużyty Milk Honey, taką odżywkę do włosów. W tamtym chyba denku pokazywałam szampon, a tutaj odżywka, bardzo lubię te produkty, nawet nie zerknęłam, czy to i chyba w tym katalogu chyba nie było, z tego co pamiętam. To jakoś tak nie utkwiło mi w głowie, żeby ten Milk Honey był, ale mogę się mylić. No, ale to jest taki produkt, który właściwie co katalog jest i można z niego korzystać. Nawet jeśli może w katalogu nie być, to i tak można go kupić. Maskę do włosów teraz pokażę, Leo. Pokazałam w ostatnim filmie z zakupami, że zakupiłam następne opakowanie, bo byłam zadowolona z tej maski. I ta maska do włosów na 137 stronie w katalogu jest. W ogóle ta seria Eleo to jest bardzo 130, chyba jednak nie 7, tylko poczekajcie, 130 chyba druga jednak. W ogóle ta seria Eleo jest świetna. No, cena maski do włosów 200 ml 58 zł. No, można kupić taniej, ja kupiłam za 20 chyba 2 zł ostatnio. Oprócz złocistego eliksiru Eleo, każdy olejek do włosów wzbogacany jest charakterystycznym siódmym olejkiem zapewniającym doskonałe działanie odżywczo-ochronne oraz odbudowujące. Polecam. I tam jeszcze, jeśli chodzi o maski do włosów, to polecam, mam zużyte opakowanie, tylko teraz nie chcę za bardzo hałasować, ale niestety chyba muszę. Jeszcze nawet gdzieś tam mam trzecie opakowanie zużyte, jednak nie wrzuciłam go, bo to chyba wczoraj zużywałam i zostało przy wannie. To są te takie jednorazowe odżywki, one też są świetne. Odżywki, to są maski do włosów, bardzo je lubię. Ja tutaj mam dwie zużyte, ale jeszcze chyba jedną mam taką. I one w katalogu, w tym katalogu są dosyć drogie, bo na stronie 137 chyba aż tyle, a je można tak po 4 zł kupić, więc da się.
I ja teraz polubiłam z awokado. Bardzo, bardzo fajne. Wzmacniająca, tutaj jest odżywcza maska do włosów z organicznym awokado. Także polecam. I jeśli chodzi o włosy, tak patrzę, co ja tu jeszcze mam. Od razu pokażę Wam przy tym Eleo jeszcze taki stare opakowanie jeszcze szamponu do włosów, 200 ml. Już jeszcze do 24, co prawda to był ten szampon ważny, ale już go zużyłam. Staram się tak sukcesywnie zużywać, żeby nie gromadzić tych zapasów, więc to też zużyłam i to jest teraz inne troszeczkę opakowanie, czyli takie jak pokazywałam. Teraz to opakowanie wygląda w ten sposób, tak? A przedtem i odżywka chyba też tak mniej więcej wyglądała, bo może jaśniejsze było opakowanie. Czyli takie, to jeszcze do włosów jeszcze takie serum do nakładania na końcówki zużyłam. To też jeszcze jest stare opakowanie. Te opakowania w Oriflame dosyć szybko się zużywają. I tak szukałam takiego odpowiednika, który jest w katalogu. To chyba to jest to Duology. 129 strona. To teraz mamy to takie podobne. Duology, serum przeciwrozdwajaniu włosów. Sprawia, że włosy wyglądają na zregenerowane, nawilżone, zamknięte w luksusowej szklanej butelce, wykonane w 25% ze szkła pochodzenia z recyklingu. Więc to. I patrzę, czy jeszcze mam coś do włosów. Taki szampon Isana. Do włosów normalnych, szybko przytłuszczających się. U mnie się nie sprawdzi. To moja córka, ale ona ma piękne takie gęste włosy, ale długo to zużywaliśmy. Jakoś tak chyba nie przypadło nam do gustu, ale wiecie, skoro się kupiło, to trzeba zużyć. Ja to wychodzę z takiego założenia, ale więcej to tego nie kupię. Niezbyt mi się to sprawdziło, łyk na herbatki. I następne rzeczy. Do włosów chyba wszystko. Tak, jeszcze przyglądam się, ale chyba wszystko. No i od razu może odsunę i pokażę żele pod prysznic. Tego żelu już nie ma. To dla całej rodziny. No piękny zapach, konsystencja, taki krem właściwie pod prysznic. Duże opakowanie, 750 ml, długo zużywała moja rodzina. Wspaniała rzecz, chętnie bym to kupiła jeszcze, ale nie ma. I bardzo fajnie mi się już zużywało takie opakowanie żelu. Też piękny, przepiękny zapach, ale też tego w takim opakowaniu nie ma. To już jest stare opakowanie. I mam jeszcze, jeśli chodzi o żele pod prysznic, to jeszcze Love Nature z melonem. I tutaj tego konkretnie to chyba już nie ma opakowania. Już teraz oni też zmieniają te opakowania, cały czas zmieniają. I teraz, jak patrzyłam, że to będzie jakiś odpowiednik, tak szukałam w katalogu, to tak myślę, że to jest strona 135, ale opakowanie jest zmienione, bo nawet zamawiałam ostatnio. To z melonem to jest to i to jest ten sam zapach. Odświeżający żel pod prysznic w tym katalogu 12,99. Organiczna woda kokosowa, melon odświeżają i odżywiają. I ten zapach też jest bardzo ładny. Z tych zapachów, które ja kupuję, to też mi się bardzo podoba. Od razu może powiem, bo tu mnie pytacie często, jakim lakierem ma paznokcie pomalowane. To jest właśnie też z Oriflame lakier ze strony 65. 65, tak przypadkiem sobie zauważyłam, że to mam, to już powiem od razu. 65 strona, bardzo ładny kolor uważam. I to jest właśnie ten kolorek i to jest numerek 38991. I bardzo ładny kolorek. Tak on wygląda mniej więcej na żywo.
świetnie się sprawdza. Także to. I pokazuję teraz jeszcze mydełka takie w kostce. To też ten melon bardzo fajny. To ostatnio pokazywałam takie czekoladowe mydełko. I bardzo, bardzo fajne takie mydełko, którego nie ma już. Takie z zapasu wyciągnięte. Jakoś dużo tych mydełek poszło w tych 2 miesiącach. I ten, taka pomarańczka, super, świetne mydełko w kostce, które jeszcze zużywam. To jeszcze mam i to zużywam jeszcze w trakcie. Jeszcze tam więcej niż połowa została. Ale też polecam mydełka w kostce. I teraz, jeśli jesteśmy przy zmywaniu i przy lakierze, to taki zmywacz do paznokci. Ten zmywacz, on jest co katalka, ale on jest dosyć drogi. Może tak nie śmierdzi jak te kupowane nieraz w drogeriach. No, czego polecam? Może być. I to jest strona 58. 58. Zmywacz do paznokci, tak? No i tu chyba nawet nic oni nie napisali. Dosyć drogie jak na zmywacz w takiej tradycyjnej cenie. To dosyć drogo, tylko że to jest formuła bez acetonu, zawierająca kompleks olejków roślinnych. Usuwa lakier, jednocześnie zapewniając uczucie wypielęgnowanych skórek i paznokci. Więc jak ja tak raz w tygodniu maluję paznokcie, to on mi się dobrze sprawdza. No ale ostatnio chyba jakiś taki zwykły kupiłam, bo jednak stwierdziłam, że dosyć drogo. A ten lakier dosyć szybko się zużywa. Od razu Wam pokażę. A czekajcie, co ja tu jeszcze mam? Aha, że z 79 strony, z katalogu właśnie tego 17, taki Proceuticals, już końcóweczkę mam, już prawie nic. I to jest peeling, 79 strona. Można go, już pokazuję. Można go w takiej promocyjnej cenie kupić, ale ja go tam specjalnie to nie polecam, chyba że ktoś ma bardzo zanieczyszczoną skórę. Działa złuszczająco na wierzchnią warstwę skóry, zapewniając cerze świeżość i promienność. Ja go dosyć długo zużywałam, ponieważ no, on mi trochę podrażniał skórę i on dosyć drogi, jest tak w katalogu 125 zł. A tutaj w cenie 69 zł, jeśli wydasz 139,90 na dowolne produkty noweczce strony 80-91, miał taki zakraplacz, no i się nakładało na twarz. Potem trzeba było poczekać, aż to się wchłonie. Jednak jak mówię, on mi trochę podrażniał twarz, więc ja tak do końca to nie byłam z niego zadowolona. I tak ściągał, ale do oczyszczenia porów, no to on dobrze się sprawdza, to fakt. I tak odświeża tę skórę twarzy, ale jak mówię, mi trochę ten twarz podrażnia, chociaż on ma dobre opinie, dużo też ma nagród, tak, bo to jest nawet, jeśli jest zarazem delikatny i bardzo skuteczny. Uwielbiam to, że nie ma zapachu, nie pozostawia osadu na skórze. To prawda, doskonale współgra z innymi produktami mojego rytuału pielęgnacyjnego, ale jednak no, jakoś tak. Chociaż na oczyszczenie twarzy dobrze, tylko że ja dobrych teraz kosmetyków używam i jakoś tak zawsze chyba mam dosyć wypielęgnowaną tą twarz. Ale jeśli ktoś potrzebuje takiego natychmiastowego działania, to polecam. I jeśli już jesteśmy tak przy tej pielęgnacji, to zużyłam taką sól do stóp. Bardzo, bardzo polecam. Zawiera składniki, które pielęgnują oraz przynoszą zmęczonym stopom takie ulgę. I to jest olejek eukaliptusowy. Bardzo, bardzo fajna rzecz i polecam. No i
mam jeszcze Love Nature, nie ma tego z awokado, już teraz inne są te olejki w innym opakowaniu. Ten mi się bardzo fajnie sprawdzał. Tamte kupiłam chyba z oliwą, z oliwek. I jeszcze nie wypróbowałam, więc nie wiem, jak mi się to będzie sprawdzało, bo to i do włosów, i do ciała chyba teraz te opakowania. Tak szukam, czy ja to znajdę. Te opakowania teraz troszeczkę są inne. Może jak w międzyczasie coś mi się uda, bo wiem, że w tym katalogu chyba to... Ja już pokazywałam Wam zresztą niejednokrotnie. Te opakowania teraz troszeczkę inaczej wyglądają. Oni co jakiś czas rezygnują z tych opakowań starych. Nie wiem, na jakiej to zasadzie działa. Tutaj mamy teraz takie i tutaj o takie to jest teraz opakowanie, ale myślę, że pielęgnuje, zmiękcza skórę, włosy, nadaje im zdrowy wygląd. Ja głównie stosowałam jednak do ciała. Dobrze się wchłania, nie zostawia śladów na ubraniach, więc polecam. I jeśli jesteśmy jeszcze ciele, to Milkani, taki krem zużyłam. Szczególnie zimą mi się skóra dosyć mocno wysusza. I Ekla, taką końcóweczkę miałam, to zużyłam też perfumowany krem do ciała. Zużywałam razem z Ekla Femme Weekend. I to chyba w katalogu, nawet w jakimś takim promocyjnym cenie, promocyjnej cenie jest. Tylko tak myślę, gdzie to było? Gdzieś tam na początku katalogu. Teraz może uda mi się znaleźć. Gdzieś na początku taki cały zestaw był do możliwość zakupienia zestawu. Jak znajdę, to pokażę. Bo to jest taki bardzo fajny, niby taki bardziej chyba wiosenny niż zimowy zapach moim zdaniem. Ale czasami jak chcemy się pobawić, wiosnę poczuć, to myślę, że fajnie jest do tego zapachu sobie... sobie wrócić. To chyba była strona 105, z tego co ja tak pamiętam. Już otwieram. O, to jest ten zestaw. On jest w cenie 84,99, jeśli chcemy cały zestaw, krem i tą wodę. Brzoskwinia prowansalska, biała frezja, piżmo. Natomiast sam perfumowany krem jest w takiej cenie, a woda toaletowa w takiej cenie. Chociaż teraz ostatnio to jakoś tak, nie wiem, mało zimowy jest dla mnie. Jak śnieg spadł, bo już u nas jest biało, to tak jakoś nie bardzo mi się chce z niego korzystać. Pokażę również, jeśli jesteśmy przy kremach, to jeszcze taki na pękające pięty. I ten krem jest w katalogu obecnym, 153 strona. Bardzo, bardzo fajny. Pomaga przywrócić kondycję z szorstkiej, popękanej skórze. Bardzo lubię ten krem. Nieraz Wam już go pokazywałam. Zużyty mamy jeszcze taki tonik Optimals, ale jego nie ma już w katalogu. To jest na takie przebarwienia, więc tylko pokazuję, że zużyłam z zapasów. I zużyłam taki w zapasie, to moja córka bardziej chyba zużywała. I to jest, to już nie tonik, tylko to jest płyn micelarny. Optimals też, już w starym takim opakowaniu. Jeśli przymydła, to Isana, takie mydełko miałam jeszcze do rąk. Paszczę do zębów, taką. I... taka i taka. I one właściwie z naturalnymi olejkami. Ta jest w starym opakowaniu, ta w nowym. One się różnią tylko tym, że tutaj nie ma fluoru. No i słyszałam takie opinie, że ten fluor wcale nie jest potrzebny w paście do zębów, a wręcz szkodzi. Nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda. Jak macie jakąś wiedzę, to dajcie znać. I jeszcze taką. Dentino, pastę do zębów. Czarna, węglowa, wybielająca. To głównie mój mąż jej używał. Ochrona dziąseł. 95% składników aktywnych pochodzenia naturalnego. I też był zadowolony. Kremy do rąk. To tego też już teraz nie ma kremu. Ale bardzo makadamia z olejkiem, to bardzo dobrze mi się też, ja bardzo lubię ten krem.
I kilka mam podkładów zużytych, ale to nie moje wszystko, tylko z mojej rodziny. Taki to ciemniejszy, bo było pootwierane po prostu i trzeba było pokończyć. To ciemniejszy, to jaśniejszy, ten matowy. I chyba jeden jeszcze mam taki. O taki, to ja, ten to ja zużywałam cały czas. Też mat. To w tym katalogu chyba takich nie ma. Ten taki ciemniejszy polecie mi jeszcze opalenizna trzyma. Bo to jest Eivory neutralny. Taki neutralny. I patrzyłam te podkłady. Chyba podkłady są na 47 stronie w katalogu. O, to jest to, tylko ten nie mat, ale też jest bardzo dobry. I kolory są chyba takie podobne. Te neutralne, ten. O, ten. Tutaj ja taki miałam. Ja lubię, bo one bardzo ładnie tak wnikają w skórę, nie pokazują tych zmarszczek, więc takie nie są gęste za bardzo, więc u mnie się sprawdzają. No i jeszcze taki serum zużywałam, to już też nieraz Wam pokazywałam. Tak rozświetlało twarz i było bardzo, bardzo fajne. I chyba w tym katalogu są te sera, już nie będę szukać, ale są w dobrej cenie chyba. W dobrej cenie, tam chyba około 30 zł, mi się wydaje, że to sera, te sera są na ogół, albo w tym, albo w kolejnym, już nie pamiętam, nie będę szukać. I dalej taki kremik Love Nature zużyłam, moja córka głównie zużywała, ona lubi, bardzo lubi ten krem. Tak, takich chyba bardziej młodych dziewcząt one są, chociaż ja też czasami zużywam. Oprócz tego mam multivitaminy, minerały. To mam, tak? Wellness pack. Jak zwykle. Zimą nie choruję wcale. Teraz ostatnio jakoś nie choruję. I jeszcze stare opakowanie omega 3, też zużyte. Też fajnie mi się z tego korzystało. Tradycyjnie dezodorant męski, Eclat. I pianka do golenia też zużyta. To już któreś z kolei opakowanie Wam pokazuję. No, trochę dużo tego się nazbierało. Ziaja krem do rąk, to córka zużywała, że całkiem spoko. I jeszcze mam taki korektor. Może być. Tutaj jeszcze by można było to wygrzebać. Tak się zastanawiam, ale nie wiem, czy mi się będzie chciało bawić. Taki tusz do rzęs. To już któreś kolejne opakowanie. Ja lubię te tusze Giordani Gold. Bardzo lubię. A najbardziej mi odpowiadają z tych wszystkich tuszów. Tusze Giordani Gold są też w tym opakowaniu, w tym katalogu na stronie 45. Oto, bardzo fajne są te tusze. Super. I jeszcze zużywałam, a moja córka takie zużywała. Młodsza. Co prawda nie krzyczę trochę na nią, ale wiadomo, ona w innym mieście się uczy, więc żeby się nie malowała, bo ona chyba do szkoły się maluje. 15 czy 16 lat zawsze trochę te rzęsy sobie podmaluje. No i przywozi mi, bo wie, że Demka nagrywam, więc i ona mówi, że te są bardzo fajne, że to są jej ulubione takiej firmy Eveline i bardzo je lubi, kupuje je sobie. No i ja jeszcze, słuchajcie, zużyłam taki puder w kamieniu, stary, leżał tyle czasu u mnie, miałam go już wyrzucić, ale raz zużyłam i się okazuje, że bardzo fajnie mi się z niego korzystało. Dosyć ciemny po lecie i latem dobrze mi się z niego korzystało. Także to jeszcze fajne. Bardzo dobrze mi się to sprawdziło. I to jest właściwie wszystko. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za życzliwość, za wszelkie komentarze.
za to, że tak pięknie podtrzymywaliście mnie na duchu. Tyle ciepłych, dobrych słów od Was usłyszałam, także dziękuję Wam za to bardzo. Jeśli filmik się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam też do subskrybowania mojego kanału. Napiszcie też, czy znacie te produkty, czy lubicie i czy chcielibyście taki film o książkach, które ostatnio przeczytałam, żebym opowiedziała. Jeśli chcecie, to dajcie znać i do następnego razu. Cześć!